Zobaczmy transparentność pana Jerzego Tołoczki. Ostatnio złożyłem dwa wnioski do zarządu okręgu PZW. Jeden w sprawie zezwoleń in blanco wydawanych w naszym okręgu, czyli po prostu bez wpisania danych osobowych, jakiś przekręcik, prawda? Prawdopodobnie. Drugi wniosek dotyczy obwodu rybackiego numer 68 z Lewni Rzeki Guber. Chodzi o zwiększenie zarybień, na które pozwala obecny operat. A jeśli zarząd okręgu nie będzie miał na to kasy, upoważnienie, że na ten cel pozyskał środki. Jak myślicie, udostępni pan Jerzy Tołoczko na tej grupie, czy nie? Jak zwykle, pewnie nie, bo już wcześniejsze wnioski, wcześniejsze posty moje nie były tam udostępniane. I tak działa przewodniczący komisji rewizyjnej przy okręgu PZW w Olsztynie, który nawet o, proszę bardzo, odrzucił. Widzicie? Ja to wiem. To nie. Panie Jerzy, brawo. Ja byłem świadkiem, uczestnikiem rozmów. Brawo, panie Jerzy Tołoczko. Jest to oczywiście element manipulacji i kłamliwej propagandy. Ale oczywiście Prawo i Sprawiedliwość uważa, że miejsce Polski jest. I to jest osoba funkcyjna, która się ubiegała o przewodniczącego Okręgowej Rady Rewizyjnej i mówi, że będzie transparentnie. I to ma być transparentnie? Ukrywać wnioski przed członkami Okręgu PZW? Pomawiać osoby na zawodach w dniu 12 czerwca 2021 i zaświadczając tam nieprawdę? Wstydź się, panie Jerzy Tołoczko. Następny dowód na pana przewinienie. Proszę bardzo.